my! Rozmawiajmy ze sobą, tak? Panie Rafale, witamy w Pogoni Szczecin. Już dziś w nowym klubie ekstraklasowym. Jak się pan czuje? Witam serdecznie. Czuję się bardzo fajnie. Cieszę się, że mogę być w Szczecinie, w Pogoni. No, na razie poznaję to wszystko, także jest okej. Trudno nie zapytać, bo taki klub ekstraklasowy, w którym najdłużej pan spędził, czyli Lech Poznań. Właśnie w ten weekend mecz Pogoni Szczecin z Lechem Poznań zakończył się dość wysokim wynikiem. Oglądał pan? Tak, oczywiście oglądałem to spotkanie ze względu na klub, w którym byłem aktualnie, no i ze względu na Pogoń Szczecin, do której wiedziałem, że się przeniosę. Na pewno bardzo fajne spotkanie, dużo pięknych bramek, naprawdę fajny mecz. Co do mnie, no czas na zmiany, faktycznie cieszę się, że tutaj jestem, tak jak mówiłem, coś nowego, bodziec nowy do pracy, tworzy się tu fajny zespół, także naprawdę jest super. Liczy pan na powrót do kadry trenera Nawałki? Czy ja liczę? Powiem tak, chciałbym na tą chwilę grać dobrze. Co będzie dalej, zobaczymy, jak trener Nawałka uzna, że jestem w tak dobrej dyspozycji, żeby pomóc drużynie narodowej. Owszem, jak najbardziej z tego skorzystam. Ale na tą chwilę mam inne cele, muszę się dobrze przygotować i zacząć grać w Pogoni. Czy kogoś z Pogoni już pan znał wcześniej, z kimś już zdążył się przywitać? No, znam kilku chłopaków, najbardziej Bartka Ławę, to jest oczywiste, gdzieś tam się spotkaliśmy w Gdyni. No także znajome twarze i myślę, że tutaj nie będzie problemu z aklimatyzacją.